jeszcze coś tu można jednak zrobić, to czekajcie. A myślałam, że jest pusty. No dobra. Czy na nim jest coś, co pozwoli nam kręcić tamtą śrubę. Dobra. No to już chyba nic nie będzie w ogóle w tym domu. O, proszę. Aha. Piłka do tenisa. Ale nam dają wyzwania. Jedna. A druga się znajdzie. Szachownica, dwie latarki. Dwa klucze. Moździerz. Teraz klucze, klucze. Mamy łom. Dobra. Tu są, czyli takie klucze normalne. Kran to był, ok. Fajka, lupa, lejek i kaczka. Fajka i lupa została. Mamy lupę. I fajkę też tu zaraz idzie, haczymy. Nie, tu nie. Tu jest ten dętka. Kierownica rowerowa, żaba. Jest. Mamy klucz do pół. Jest zbyt zardzewiała, naprawdę. Nadal mamy tą drabinę. Czy jednak tu mamy wrócić? To może tu nam się coś pokaże. O, czekajcie. Poszło.
Mogę to jeszcze podnieść. Ja tu nie mam nic innego do wyboru, nie? Więc nie bardzo wiem, o co chodzi. Ale nie chcę ruszyć. Co mi to pokazuje, że jest zbyt zardzewiała? Jest oszustwo. To jest nie fair, bo to jest oszustwo w podpowiedzi. Jakiś olej, czy coś, żeby to naoliwić trochę. Puszkę Pepsi, cokolwiek. Czekajcie, może tu będzie szklanka Coca-Coli stała. Nie? No to nie. Nothing but static. The radio must be broken. What about my boyfriend? He's on his way here. I'm going for the car. Może nad jeziorem coś znajdziemy. W ogóle wybaczcie, że tak milczę, ale skupiam się strasznie nad tym, żeby znaleźć coś. Ale jest ciężko, no. Jest ciężko. Zrobimy tak. Ja zrobię krótką przerwę i wrócę do was, jak już znajdę i będę wiedziała, o co chodzi. Okej, przeszukując dzielnicę dotarłam do tej planszy znowu, także mówię, nie chcę tego wyszukiwać i nie wiem, co tu dostaniemy. Podejrzewam, że miedziany element, te rogi takie kolejne, ale nie widzę ich tutaj jeszcze, więc nie jestem pewna. A nie chciałam, żeby was to ominęło, także lecimy dalej. No a potem będziemy się martwić, co z tym zrobić. Tu widzę rubin, więc to już szafir, no niech będzie. Sierp, trefl, król. Tu jest król.
Gdzieś to widziałam, tu jest tref. O. Tu jest sierp. Ze znaku. Gołąb. Kropidło, skoczek, frędzel. Tu jest skoczek. Tam gdzie kropidło. Frędzel. Albo tu jest niewidziany element, czyli nie ten, o którym myślałam. Rękawiczka, pierścień i frędzel. Pierścień. Gdzie jest rękawiczka i jeszcze czas na frędzel. Za sekundę do was wracam, wybaczcie. A, okej, dobra. Jesteśmy z powrotem. No i lecimy w takim razie zerknąć dalej, czy jest tu coś gdzieś do szukania. Zobaczymy wszystkie pomieszczenia po kolei, po prostu co nam oferują, czy tu coś jest. Czekajcie, byśmy weszli stąd, dobra. To tutaj też nic nie było w krypcie. Chociaż nie, jest, proszę bardzo. Kolejny miedziany element i ja go tu gdzieś widziałam i to jest to, dobrze, jabłko królewskie. Patrzcie, mieliśmy berło, teraz zbieram jabłko. Klepsydrę. Klepsydra, gdzie jesteś? Tu jesteś. Jest omega, bo to zauważyłam, w skrzypce listy mają być dwa. No, to jest jakiś zwój, więc to chyba nie jest list. Okulary. Venus. Jest. Venus. Okulary powinna mieć czaszka na nosie. Lepsze jest to, że tych listów i też nie widzę tutaj. To, o, dobra, bo one są w kwartach. Przynajmniej jeden z nich. To drugi pewnie też będzie tak, że trzeba szukać koperty. Stricte zamkniętej koperty. Róża, serce, flet. Serce jest tu. I flet był tutaj. Okej. Tu mamy... A nie, myślałam, że to jest koperta. To są jakieś rękawiczki i nie wiem, co to leży pod spodem. Tu jest koperta. Hełm jeszcze jest. Zostały nam okulary. Tylko. A tu są. Takie inne niż zwykle, takie jak do teatru kiedyś noszono. No dobra, to przynajmniej pozbieramy sobie po drodze elementy. Wyjdźmy na dzień. Tu i tak nie ma co, więc... Wyjdźmy sobie do bramy. O, proszę. Aparat fotograficzny. Dawno nas nie było w tej szukajce tutaj. Drzewko zapachowe. Gdzieś musi wisieć. Taśma miernicza, statua wolności, słuchawki, recykling. To pewnie będzie chodziło o znaczek recyklingu. Tutaj. Lornetka. Nie, to nie jest lornetka. A tu jest przecież położone na samej górze. I tajnik. Tu jest jakaś eska, też tu pytajnik. Pytajnik, pytajnik. Gdzież on jest? Dobra, będziemy szukać dalej. Szyszka, pączek. Już myślałam, że to będzie rogalik, ja się przestraszyłam. Naboje i jabłko. Mamy jabłko, mamy naboje. Pytajnika dalej nie ma. Tu mamy pi.
Ty mamy oko chorusa. O, jest pytajnik. Na puszce się ukrył. Olej. Dobra. To jesteśmy w domu. Możemy wracać na farmę. Olej nam pomoże ruszyć śrubę na bank. Dawaj olej. No jasne, że tak. Cik, cik, cik. I mamy koło. Jesteśmy uratowani. A czekajcie, może lewarek bym zabrała, nie? Takim przypadkiem. Załóżmy koło. Wkręćmy śruby. Przykręćmy je dobrze. Możemy jechać. A, czekajcie. Wyciągnijmy lewarek. Też nie wiem, czy trzeba jeszcze. Trzeba. Sam się wyciągnął. A jego dalej nie ma, tego kolesia. My boyfriend's still not here. Don't worry. He'll be here any minute. No i co teraz? Świetnie. I co nam to dało? Nic nam to nie dało. Podjechaliśmy tu samochodem i tyle. Wiejska droga. Idźmy na tą farmę jeszcze zobaczyć. Albo do lasu, o. Tyle się nas dawno nie było. Może coś się tu zmieniło. Nad jezioro. No nie, jednak nie. This sure feels like waking up from a bed. Czekajcie, myśmy tu mieli takie hasło. The murder weapon. It's gone. Stolen. Hamilton? Nie, pewnie ten chłopak je ukradł. Czyli znowu straciliśmy jeden z dowodów. Tu jest. Ja bym chciała zobaczyć. Na tym zdjęciu było hasło Asmodai. I to mi się zdaje, że ilość liter się zgadza. Tylko teraz jak to działa? Co to robi? Aha, czy co, mam to kliknąć jeszcze raz? Ja pewnie dlatego, że brakuje. Ach, bo tu brakuje tych. Boże. Czekajcie, bo tu coś nie halo. A bo to jest o przesuwanie ilości liter. Dobra. Zaczynamy od zera. A. Sy. My. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i dupa. Wycofnij. I tak raz, raz, 2, 3, 4, 5. Nie, raz, 2, 3. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, cztery, sześć. Musimy jakoś tak wycelować, żeby tu to M było. Będzie raz, dwa, trzy. W drugą stronę, 2, 4 w tą,
Dwa w tom. Dwa, cztery, pięć. Dwa, cztery, sześć, siedem. W tom. Dwa, cztery, sześć. Dwa, cztery, sześć. Czyli dupa, bo musimy zrobić w tym miejscu. Dobrze mówię? Tu. Cztery, pięć. Dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli i tak nie pasuje. Jak ja to ostatnio zrobiłam? A, 7. Dobra. Cztery. I trzy w drugą. Udało się. I co tu dostaliśmy teraz? Okej, mamy ostatnie runy. I mamy rogi. Daj to. Doczepmy. Mhm. Są wryte na skalę na szczycie wzgórza. No dobrze. 4, 7. No pewnie runy aktywują się, jak zbierzemy wszystkie te rogi tutaj. Pytanie brzmi, skąd je zabrać? Co my mamy jeszcze do dyspozycji? Dalej mamy drabinkę do dyspozycji. Tu już nic. A przecież dopiero żeśmy stąd przyszli. I tak do niego zerknąć jeszcze, do tej chaty. Może tu się coś aktywowało. Nie. A tak poza tym coś do szukania też nie. No dobra, to sprawdźmy sobie, gdzie mamy iść. Czyli jednak tutaj. Okej. O, dobra, dotarł. Take the car, Kate, and drive the two of you away from Maple Creek as fast as you can. Don't stop until you reach the city. Then pull over and find a phone. Call the police and tell them who you are. Won't you come with us, detective? There's a serial killer on the loose here. I can't let him escape. Tell the police I said to send reinforcements. Czyli to nie on zabrał ten nóżek w Hamilton faktycznie z powrotem. Detective, I found this in the church. I thought you might need it. Da nam rogi jednak. Tak, czyli brakuje nam jeszcze dwóch, tak? 3 na 5. Pretty sure I know what this is for. Just need to find the rest of them. The church, the chapel, or the boathouse by the lake. They must be hidden somewhere there. Kaplica, przystań. Kurczę, nie pamiętam, skąd mamy pozostałe. W sumie możemy sprawdzić jeszcze raz. Nie, kościół mamy. To może do kaplicy chodźmy.
okolicy to nic nie ma. To chodźmy w takim razie na przystań. Jednak nie. Do kościoła. Może nam się znowu aktywowały szukajki w kościele. Sprawdźmy. Tak, oczywiście. Kod Morsa. To będzie to. Rękawiczki. Kielich. Tu jest jeden, tu jest drugi. Nutki. Gdzieś widziałam, ale nie wiem, czy aż trzy. Jedno na pewno. Korona. Też przed chwilą się tu jest. Gasidło. Aha, takie do świeczek. To gdzie to? Parasol. Jest narcyz i są te rogi kolejne. Jest zwój. Słońce. Jest nuta. Jest parasol. Czyli aktualnie brakuje nam piórka. Jednej nutki. Nutko, gdzie jesteś? O, tu jest. Okej. Trafiota. Doświadczony poszukiwacz, rytualne symbole. Brakuje nam jeszcze jednego. Ktoś sprawdzi mnie, czy będzie... Tu. Aha, nie, tu zostały te notatki tylko. Tu go nie ma. Chyba, żeby czekać na stole gdzieś. O, dokładnie. Symbol masoński. Taśma miernicza. Wszędzie mają taśmy porozrzucane. O, czaszkę zebrałam. Dwa ołówki. Liść klonu. Szmaragdy. Już nie widziałam nigdzie innego klejnotu, poza tymi dwoma, które leżały. Może to był jeden z tych. Albo i nie. Zobaczymy. Dobra. Nożyczki. Różaniec. Księżyc. O. Linijka, goniec i śliwka. Dobre pytanie. Jest goniec. O, tu jest szmaragd faktycznie. Możemy iść na drugą stronę rzeki. Kolejność. Czekajcie. No, mam nadzieję. I mam nadzieję, że nie muszę tego klikać, tylko ty to zapamiętasz.
Aha, czyli jednak nie. Dobra, moment, to ja sobie to zapiszę. Okej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. I po to nam ta drabinka na pewno. Nareszcie. W końcu się do czegoś przydała. Zapałki. I remember now. You've gone too far, detective. You want to know what happened to them? Looks like you'll learn the hard way. Jak mi przykro. No i to co, Hamilton chce go zabić? Silenced it before I could drain my puppets and fully revive. No, my właśnie. Congratulations. I'm helpless. Is it true? Did you murder all those women? Why? Who are you? I did. But the who and why are of no consequence to you. You'd neither believe nor understand. It doesn't matter. You'll do no harm to anyone anymore. What's behind that door? You know perfectly well, detective. But why not indulge your curiosity? Zaraz tam pójdziemy. You'd better take a look around before your incompetent backup arrives. Backup is backup for a reason. Nie może być zbyt wytrzymały. Dobra. How many lives have been lost on this altar of evil? I'll do whatever it takes to destroy it, if that means no one else is murdered here. Dobra. Panie Kilof. Smog jest uwięziony. Za wysoko. Thank you, detective. I knew you could solve it. Now, it's high time. I close this case. I've been waiting for this moment for 30 years. Wait. I know who you are and what he has done, but he must be brought to trial. No, you have no idea who he is. What he is. He must be stopped, once and for all. I'll kill him right here, right now. He'll suffer the same fate as his victims. Then you'll be no better than him. Think of Emily. Is this what she would have you do? Don't you dare speak her name. You can't stop me, detective. Ja. Nie powstrzymasz mnie.
De aquí adesso. What are you doing? There will be no more murders here. Pięknie. Detective, are you all right? We set out as soon as we got the call. Detective, you're not looking so good. What on earth happened here? I need to debrief you as soon as possible. Detective, can you hear me? Przyjechali. Udało nam się. You've done well, Detective. Kate Burrows is here, safe in our custody. Her boyfriend is recovering at the hospital. And Maple Creek is finally at peace. However, we could find neither hide nor hair of the criminal. And Hamilton disappeared into thin air, too. No cóż, to tak nie do końca. Koniec sprawy, widzę. But I'm afraid I'll never feel safe with the killer still on the loose. Trust me, Kate. He may have gone into hiding, but I haven't stopped hunting him. I never will. Ooh. Dobre. Tak, ukończyliśmy grę. Wejdziemy sobie do menu. Zobaczymy sobie dodatki. Bonusową rozgrywkę oczywiście przejdziemy w już osobnej części. Aha, czyli sceny z ukrytymi przedmiotami, koncept arty. Okej. Okay. To nam się wszystko odblokuje dopiero jak skończymy dodatkową misję. No, gra jak zwykle, no, dla mnie zachwycająca. Wiecie, ja uwielbiam te klimaty. Problem powróci, więc ciekawa jestem, czy jest kolejna część tych przygód. Możecie napisać w komentarzu. W tym miejscu dziękuję Wam za oglądanie. Tak jak mówię, spotkamy się w jeszcze jednym odcinku z bonusową przygodą. Jak zwykle zresztą. Także dziękuję i do zobaczenia w następnej części. See ya!